Siema, siema, jestem Raju Jeepie, to jest kolejny odcinek z naszej serii Podwórko Kolinsty. Słuchajcie, witam w kolejnym odcinku. Jak widzicie, przed nami mega rzecz, zaraz do tego wszystkiego przejdziemy. Powiem, co się wam stało, co się stało Krzychowi w ogóle, nie? Ale na początku witam was na YouTubie, witam ludzi, co ze mną tutaj na Twitchu. Nagrywamy zaraz ten odcinek, jeżeli chcesz tam być na tym odcinku, zapraszam serdecznie. Od poniedziałku do piątku od 16 do 22 streamuję na Twitchu, więc tam wpadajcie, link macie w opisie. A ja w sumie co? Pokażę, co dzisiaj będziemy robić. Dzisiaj będziemy siać kukurydzę też, ale tak jak na początku odcinka, właśnie wracam w końcu z tą przystawką od Krzycha, którą miałem zabrać, bo się ona została kupiona, ale jak widzicie, dopiero teraz ją transportuję, więc wracam od Krzycha. On tam mogło spędzić daleko ma, więc wiecie. Zaraz wam powiem, co się Krzychowi stało, bo niemiła rzecz. Mianowicie zlicytowali go, komornik zabrał go i niestety... nic z tego nie będzie, skrzycha już, nie? Bardzo słabo. Słuchajcie, tu mamy MTZ-a. Nie wiem, robimy teraz przegląd, czy potem zrobił? Zrobimy teraz przegląd, nie? Ja tu koniec stoję na drodze, ale nikt nie wie, więc wam szybko pokażę, co się zmieniło. Po pierwsze, jak wiecie, ostatnio Krzysiek wpierdzielił się do stawu, zalał całkowicie MTZ-a, on zalał jakimś mchem, jakimś takim mułem. Tragedia. Nie dało się właściwie nic z niego uratować. Silnik całkowicie nowy, jak widzicie. Jest totalnie tutaj nowy. On też będzie pomalowany w kolorze całości tego, takiej pomarańczowym. No tylko jak na razie jest to taka farba, że tak powiem, podkładowa. Jeszcze jest to po prostu tak to ogarnięte jak na razie. Więc na razie silnik jest czarny, ale będzie oczywiście cały pomarańczowy. Fergi doszły tutaj nowe. Mamy nowy most. Mówię, dobra, już skoro tak, to lecimy na grubo. Więc mamy nowy most z nowymi oponami, większymi, takimi, jest kurde konkret, nie? Mamy nowe błotniki. Fergi teraz są plastikowe, błotniki są teraz plastikowe. No i przede wszystkim nowa kabina, o wiele większa, o wiele bardziej wszechstronna, więcej w niej widać. No i wygląda całkowicie, całkiem nieźle. Ponadto w końcu udało mi się przerejestrować MTZ-a, więc już nie jest tam LPA GP521. Tak, teraz mam Kolonia Riot Gplay 13.5, czyli moja data urodzin, 13 maja. Także takie sobie rejestracje wybrałem i takie mam. Więc oficjalnie przerejestrowany sprzęt. No i co? Tak on wygląda. Tur ten sam, co był wcześniej, także to się nic nie zmieniało. Tylko tamtego trochę odmalowałem. Małopolskie? Może być i Małopolskie. Czyli Kolonia z Małopolski w takim razie. No, jest Kolonia, nie? Także dobra. Co no, siadamy, nie? Ogólnie to się dach otwiera, już nie będę się otwierał, także siadamy, jedziemy i zaraz coś wam powiadam właśnie. Okej. Okay. Trochę to się pozmieniało, nie? Jednak. Jakby nie było, jest trochę ta różnica. Dobra, ruszamy sobie. No, więc jak mówię, wracam właśnie od Krzycha z tą przystawką. No, bo będzie mi na pewno potrzebna w tym sezonie na 100%, a przy okazji też bardzo fajnie tutaj możemy sobie z tym pojechać, nie? Okej. Okay. Maska stała ta sama, tylko odmalowana, więc jakieś tam, wiecie, chropomatości w niej zostały. Może gdzieś tam potem sobie kiedyś ją, wiecie, pomaluję na jakiś ładniejszy kolorek. Na razie jest tak i jest spoko. Odnośnie samego jeszcze Krzycha, nie? Bo wiecie, że on tutaj miał ostatnio trochę problemy, jeżeli chodzi o swoje żyćko prywatne w na naszej serii. No i niestety Krzysiek poszedł pod młotek. Na rozprawie stanie, która był, o której wam mówiłem, nie udało mu się za wiele wygrać. Właściwie wszystko przegrał. I gospa poszła pod młotek i ostatnie sprzęty dopiero co od niego wyjechały. Jak byłem u niego na gospo, to już jeszcze tir stał i wyciągali mu ostatnie graty. No, słaba sytuacja, ale plus jest taki, że Krzycha będzie widzieć częściej teraz. No bo Krzychu będzie pracował jakby u mnie już tak na stałe. A nawet myślę, czy w ogóle by z nim tego gospo nie prowadzić, bo on właśnie, jak mówię, ma pojęcie na temat cichym TZ. No cichy jest, cichy, no. Ma Krzychu właśnie pojęcia na temat gospodarstwa, gdzieś tam sobie pracował właśnie u siebie, fajnych maszyn się dorobił i już naprawdę był na dobrej sytuacji, bo to, że miał tam parę kredytów, to wiecie, to każdy rolnik ma kredyty, nie? Nawet ja miałem kredyty, ale on bardzo dobrze je spłacał, nie? Więc mówię, z jego doświadczeniem, jakby tym łbem do interesów, bo Krzychu ma łeb do interesów, to na pewno sobie poradzimy we dwóch. No i tak to będzie teraz wyglądać, nie? Że po prostu będziemy sobie działać we dwóch właśnie na tej serii, także będzie po części pokazywany, nie? Dzisiaj, jak mówię, jeszcze go nie ma, bo tam dopina wszystkie swoje sprawy. Ostatni tu jest stop, nie? W ogóle. Dopina wszystkie swoje sprawy odnośnie... no,
prywaty swoje, nie? I jak już będzie mógł, no to oczywiście do nas zawita, nie? No, a my sobie na spokojnie wracamy, tak jak mówię, na gospodarstwo. Będziemy za chwilę brać 60 i siać kukurydzę, nie? Po prostu na tamtym naszym poletku, które zakupiliśmy wcześniej przed tymi ziemniakami. No, więc taki dzisiaj odcineczek, nie? Tak, Krzychu się skończył, to rajd wszystko chapnął od niego. Nie, no od Krzycha jedyne co kupiłem, to tak naprawdę tylko kupiłem sieczkarnię, nie? Z przystawkami, bo miał właśnie to do tej, do trawy miał sieczkarnię, czy przystawkę i do kukurydzy, nie? Więc tak już mówi, że skoro i tak, no, Krzychu powiedział mi, Sonie, cytuję, nie? Słuchaj, Rajocik, jeżeli to moi czarak za jakieś małe pieniądze, to weź sobie lepiej ty to za normalną kasę, nie? Ja cię trochę tam spuszczę po znajomości, żeby mnie po prostu też nie zlicytowali jakoś specjalnie, nie? Wysiadamy sobie? Okej. Okay. Bardzo Krzysiu dziękuję za taki upust, no i oczywiście zakupiłem, tak? Zakupiłem sieczkarnię. Przynajmniej tak, chociaż wiesz, jest w dobrych rękach, nie? Jakby nie było, Krzysiu będzie ze mną tutaj pracował, to będzie mógł sobie też dbać o tą sieczkarnię. Pewnie nawet będzie wcześniej nią jeździł, będzie właśnie jeździł tą sieczkarnią częściej niż ja, no bo to jest w końcu jego sprzęt. Tylko że już jakby ja jestem w dowodzie, nie? Dobra, więc to wszystko fajnie. No według mnie wygląda naprawdę kozak. Jeszcze jak dojdzie cały ten korpus pomalowany już na ten pomarańcz, to już w ogóle będzie cacę, nie? Także w takim teraz stylu. W końcu, jak mówiliście, no co? Kupiłem i tego też od takiego rolnika, który też był licytowany. Ej, ja wam powiem szczerze, ludzie, że ja taki trochę jestem, powiem brzydko, chujkiem wrednym, nie? Bo cały sprzęt, taki dobry, który kupuję, to jest po prostu od... To jest od jakichś rolników, których licytują. Nie? Zobaczcie. Od Krzycha kupiłem sieczkarnię, nie? Od Grzegorza z Parczewa kupiłem MTZ-a, nie? To jest jakaś masakra. Rozumiecie, co chodzi? Ja po prostu szukam okazji po jakichś tych, po jakichś komornikach i kupuję sprzęty, nie? Ale jestem wredny, masakra. Ale a, żebyście nie było, ile wyniosło cały ten zakup, ten remont, nie? Słuchajcie, 5000 kabina, 4000 most, lakier 2000, naprawa tego wszystkiego plus tamte pierdółki to jakieś chyba 3000? Jakoś tak? Coś takiego tam chyba było, już nie pamiętam dokładnie tych cen. No, jakoś tak, a jeszcze te lekutko tylko pomalowałem sobie tura, nie? Także, no kaski trochę tutaj poszło. Myślę, że też około 20 tysięcy na ten remont poszło, także no sporo, ale wiecie, to jest jednak ciągnik, który mi się na pewno przyda. Przez wiele czasu będę nim jeździł i na pewno teraz zyskał, no tak by nie było, nowe rozdanie, nie? Więc fajnie, że mamy teraz tak go ogarniętego. Ja tu sobie jeszcze pozwolicie, kukurydzę mam tu jeszcze z tamtego, o właśnie, ona się pościąga, to fajnie. Mam tu jeszcze kukurydzę z tamtego roku, także ona się tu myślę nada. Okej, zasypiemy sobie. Klapki pozamykam, okej. I co? Jedziemy, nie? Jedziemy na gospodarstwo, znaczy na gospodarstwo, jedziemy na pole. Czy ja to w ogóle wyjadę teraz? Czekajcie. Bo troszkę będą problemy, nie? Bo on jest tak na styk, to jest 3-metrowy ten siewnik. Więc on tak sobie... O! Pięknie. Niedługo ciebie zlicytują? Stary, nie mają za co mnie zlicować. Ja tu jestem prężnie rozwijającym się gospodarstwem, które sobie radzi wyśmienicie. Sąsiedzi już ode mnie zazdroszczą, klasa, nie? Jak kupiłem mi Holanda od Krzycha, to już na mnie gadają, o, kupił od komornika, wiesz. Już ich żal do pościska, nie? Teraz jak zobaczyli MTZ-a, panie, cieszyli się jak głupi, jak zobaczyli, że on w stawie leży. Dzwonili od razu, widziałeś? Rajtowskiemu się ten... MTZ tu topi w stawie, nie? Co ty gadasz? Wszyscy przyjacieli tam. Masakra, to taka pielgrzymka. Jeden sąsiad mądry, jeden pomógł tylko wyciągnąć, nie? A cała reszta to tragedia. Dobra, my sobie tu zajeżdżamy na to pole. No i tu będziemy siać. No, tak jak mówiłem. Ty, tu jest. Tu jest orka. No trudno, dobra. Może nie wyrośnie. Nie no, nie uprawiłem ziemi. Trudno się mówi. Jak nie będzie, to nie będzie, nie? Ty, ale pasowałoby to ogarnąć w sumie. A, mniejsza o to. Mniejsza o to, nie ma czasu, nie ma czasu. Ziemniaki są pasowane już, tak, że tam też się nie martwcie o to. Ziemniaczkami fajnie poszło. O, patrz, jak elegancko się uprawia. O, nie zawsze musi być realistycznie. Ja cały odcinek robię roleplay, staram się, historię wymyślam, nie? Wierzę na pole orka, nie? No trudno.
Także dzisiaj sobie pojedziemy tym. Pracy na NCT za bardzo nie miałem, nie miałem za bardzo co porobić, więc po prostu wziąłem się tutaj za zasiewy 60. Więc co, oficjalnie teraz dwa duże ciągniki. Znaczy NCT dalej moc ta sama, nie? Bo nic się nie zmieniło w silniku. To co było, to jest. Tylko się zmieniło jedynie tyle. Zmieniło się jedynie tyle, że mam po prostu mocniejszy przód, nie? Więc będzie mi łatwiej gdzieś tam pod górki na pewno, nie? Nawet kolejny kombajn jakiegoś New Hollanda małego. Wiesz co, kombajn póki co naprawdę mi wystarcza. Jest dosyć duży kombajn, ja kupiłem go na wyrost na kilka sezonów naprzód, więc na kombajn nie narzekam, w ogóle nawet nie mam w planach wymieniać kombajnu, więc on sobie zostaje tak jak jest. Natomiast niedługo nowy ciągnik, jest kwiecień. Zostało mi jeszcze 3 miesiące szkoły, kwiecień, maj. A nie, dobra, 2 miesiące szkoły mi zostało. 2 miesiące szkoły mi zostało bliska rolniczej. I składamy kwitę na dofinansowanie na młodego rolnika. 150 tysięcy mi przypadnie. Także dużo pieniędzy, bardzo dużo. Ciągnik już opatrzony, byłem też u dealera pytać się ile kosztuje. Coś około chyba 70 tysięcy mnie wyjdzie. Konfiguracja, która mnie interesuje. Będzie to ciągnik 140-konny. Także spory, nie? Spory. Dlaczego tyle? Bo po prostu, słuchajcie, pola coraz więcej się dokupuje. Maszyny trzeba coraz większe, bo sezon trwa teraz długo, a przecież nie będę się tutaj użarał z takimi malutkimi poletkami, tylko trzeba coś działać, nie? Dlatego też trzeci ciągnik na stanie. Ponadto mam do niego fajny pomysł, coś się dokupić w zestawie, bo kasy mi stanie dużo. Skoro ja kupię 70 tysięcy ciągnik, to jeszcze mam 80 tysięcy do wykorzystania. No i to wiecie, kupisz sobie jakieś tam jeszcze parę gratów i może jakiś kawałek ziemi tam mi zostanie. Chociaż z tego co wiem, chyba ziemi nie można kupować za młodego rolnika, nie? A właśnie, to w ogóle musi być cała kasa wykorzystana na maszyny. Czy mogę na przykład, nie wiem, jakieś tam sami 20 tysięcy sobie gdzieś tam ten, mogę zostawić sobie 20 tysięcy, no tak luzem, nie? Na coś innego przeznaczyć, na rozwój jakiegoś gospodarstwa czy coś tam, nie? Na się kupienie ziemi. Od Bolka Kirusia kup? Nie no, Kiruś za duży, nie? Tak. Czyli tak, czyli co? Czyli, powiedzmy, wykorzystuję 100 tysięcy, zostaje 50 koła i te 50 koła mogę kupić ziemię, czy nie mogę? Full na maszyny wszystko. O kurde. O kurde, to poszaleję w takim razie. Maszyny za 150 tysięcy, ludziska, ja zwariuję zaraz, nie? No ale co, na pewno by się przydał ten. A nie będą mi coś przyda. Zobaczycie niedługo, zobaczycie, nie? Ale raczej wiecie co, też będę kupował tak. O, masz. Dobra, trudno, jedziemy. Będę raczej blisko kupował tak w partach, wiecie? Myślę, że nie będę kupował wszystkiego naraz, tylko kupię sobie najpierw to, potem sobie kupię tamto i tak dalej, nie? No się kupię sobie pewnie z traktorem coś jeszcze, tak na zestaw, a potem jeszcze coś dokupię potem, nie? Żeby też nie wszystko naraz szło. I to myślę będzie spoko pomysł, nie? A, mam co 4 lata mam. Ej, to spoko w sumie. Jak 4 lata mam, no to fajnie. No to kurde. 4 lata to ja to cały to jest dopiero mój czwarty sezon tej kolonii, nie? Więc zobacz jak to się wszystko zmieniło, nie? Spoko. Ej, to dobrze, bardzo fajnie. W takim razie będę sobie zostawiał pieniądze gdzieś tam odłożę do koperty i jak ktoś to będę ten. Będę sobie w razie potrzeby po prostu kupował, nie? Rzeczy kolejne. Fajnie, fajnie. Bardzo dziękuję za te informacje, tego nawet nie wiedziałem, nie? Tam coś sobie poprawię, potem jakiś ten. Gdzieś mnie dosiało coś potem. O, to trochę mi jako widzę wychodzi. No ale co jak co, słuchajcie, to się pochwalę. Ciągnik będzie z GPS-em w końcu. Także oj, będzie giercowane teraz. Będzie. Nie, co, będzie jeżdżone, nie? Jak będzie z GPS-em, to naprawdę fajnie. Bo, no wiecie, bardzo przyspieszy pracę. Będę mógł właśnie do was mówić, skupić się na konkretnej rzeczy już na mówieniu, a nie tylko na robieniu. Bo teraz wiecie, ja jadę sobie i muszę tak patrzeć na drogę, patrzeć się z tyłu, wszystko się sieje i tak dalej, nie? A jak już właśnie będę mógł mieć GPS-a, puszczę sobie rączki i lecimy, nie? Znaczy no, tylko na tym ciągniku, bo oczywiście MTZ i siódemka dalej będą bez tego dobrodziejstwa, tak? Spoko, dzielnica, witam serdecznie jeszcze raz. Morasz na rozwój gospy, czy na przykład na blachę na dach? A, czyli na przykład mogę kupić sobie, mogę jakiś postawić budynek, tak? Ja na przykład bym chciał silos na kiszonkę, większy, w sensie betonowany, nie? To też może pójść? Czyli mogę inwestować też w budynki, tak? Ale w pole, ten. Jaki model? Zobaczycie, nie? Gdzie była siątka? No, no u mnie na gospo. Już mówiłem tyle razy, kuczy pros. Zobacz co odcinek, jakikolwiek, nie? Tam wiele razy powtarzałem, skąd mam wszystkie te modyfikacje, nie? Siema, Michałek.
Jest teren bodaj piąty, żeby przechował jak tak na Gmuni. A, tak. No tak. Znaczy nie chodzi mi o silos, bo to mówisz Michała kup, chodzi ci o silos na zboże. Ja silos na zboże mam jeszcze, co prawda, bo tam trzymam się jakoś fajnie, ale chciałbym właśnie kupić bardziej silos na kiszonkę, nie? W sensie wybetonować, bo ten jest taki z opony średni, mało się do niego mieści po prostu, nie? A tam mogą więcej ładować, nie? Chociaż w sumie silos zbożowy drugi bym sobie kupił jakiś. Taki wiecie, bo tam w sumie ładuje jak na razie, wiecie, mało tam się mieści, nie? Ale jak niedługo będzie brakowało miejsca, to bez kitu. Modha po odcinku? O, odcinek sam odchaba. To mógł właśnie jakiś silos wybudować, nie? W sumie. W sumie, no. Jakiś silos, powiedzmy, no nie wiem, na pszenicę samą. Albo na tam rzepak, nie? Na przykład. Czy nawet ciągnie to Ursus? Niedługo wszystko powiem, spokojnie. Wszystko zobaczcie w swoim czasie, nie? Nie wiem, bo u nas była tylko zmiana eternity na blachę. Aha, okej. Okej. Ty, a Mortesy wymienię blachę, w sumie eternit na blachę, co? Nie głupie ludziska. Pomyśl na tym, może właśnie, ty, a może właśnie modernizacja gospodarstwa pójdzie, ty. W końcu może bym sobie to stodołę odtynkował. Ej, to jest zarobisty pomysł. Odtynkować sobie stodołę, chłopie. No. To byłoby zarobiste w takim razie. To by mega oddało, nie? No i dobra, mamy jakiś pomysł w takim razie sobie z tego młodego rolnika. Kupimy sobie na pewno parę gratów i jeszcze modernizację gosp, nie? To będzie już w ogóle fajna rzecz. O tyle, o ten kawałek to jest jakiś miesiąc chyba, nie? Wiecie, już sam z tymi sterpanami, co tam jeszcze, nie? Obory postawił? Znaczy obory mam na 50 sztuk tą, nie? Więc ona jakby sobie daje radę, paswisko jest spoko. A nowa obora to jest jednak, wiesz, no 100 tysięcy musiałbym jakieś zapłacić, nie? Powiedzmy, żeby wszystko ogarnąć, bo teraz te unijne wymagania i w ogóle to też jest dużo, nie? No dobra, mamy plan jakiś, widzicie, wspólnie z widzami, coś sobie wymienili. Także bardzo mnie tutaj pomysł z silosem zaciekawił, tym zbożowym. I z modernizacją właśnie budynków, nie? Kiedy przejdziemy na drugie gospo? Wiesz co, Jacob? Bardzo daleko do tego jeszcze, nie? Póki co mam to jeszcze dużo miejsca i powiem ci szczerze, że wiesz co? Bardzo możliwe, że nawet może przynosić nie będzie. Bo wykminiłem coś poza streamem, o czymś wam jeszcze nie mówiłem, ale to zobaczycie niedługo, nie? Coś bardzo fajnego. No, to mi się spodoba na pewno. Bo gospo trochę się powiększy, nie? Będę leciał z gospem w bok, nie? Ale to zobaczycie w swoim czasie, nie? Oczywiście, także spokojnie się nie przejmujcie tym, nie? Kiedy kupuję? Nie wiem jeszcze, zobaczymy, nie? Na razie tutaj po prostu siejemy sobie kukurydzę i co? Dopiero gdzieś tam myślę na żniwa byśmy sobie coś ogarnęli, nie? Jak już. Bo zanim tego młodego dostanę, to jeszcze sporo czasu. Cudna obora na modhubie? Zaraz zobaczymy, spokojnie. A wy musicie spoilerować? Dlaczego wy jesteście tacy wredni? Wiecie, już spoilerujecie, chłopy. Zamiast, wiecie, powiedzieć, o, raj, weź tam od huba, zobacz co fajnego wyszło, nie? To wy już od razu, coś tam, nie? Zaraz zobaczymy, cześć Kubiksom, witam. Także nie spoilerujcie mi od huba, zaraz sobie zobaczymy go, nie? Znaczy, wy nie zobaczycie ludziska na YouTubie, bo to jest odcinek z naszego gameplayu, tak? A, właśnie, słuchajcie, pewnie widzieliście już odcinek, jak już nagrał, na pewno widzieliście, odcinek, rzecz jasna, z Work in Progress, nie? Mam nadzieję, że wam się oczywiście mapa podoba. I bardzo możliwe, że teraz ta seria, którą tu widzicie, która jest daily, czyli codziennie, tak? Będziemy ją trochę rozkładać w czasie. Mianowicie, jeżeli z mapą się bardzo mocno pochłonę, to prawdopodobne jest to, że odcinki będą co drugi dzień, nie? Czyli tak jak było to gdzieś tam na początku z tą serią, więc... Proszę bardzo. Możliwe właśnie, że tak będzie, nie? Że wrócimy sobie do tego trybu co drugi dzień. Tylko dlatego, że na tej serii bardzo dużo gram na streamach, właściwie tylko tym się zajmuję na streamach, grają na tej serii. I chciałbym troszeczkę właśnie lekko odpuścić tą serię na rzecz właśnie nowej mapy i na tych odcinków, na robienie odcinków Work in Progress bardziej, nie? Wiecie co chodzi. Dlatego to będę starał się dla was robić, nie? Po prostu. Gdzieś tam na streamkach bardziej mapę, a poza tym wszystkim te odcinki z Kolonii też się pojawiały oczywiście na streamach jak najbardziej, nie? Tylko już tak wiecie, na luzaczku gdzieś tam sobie, nie? Okej, trochę się na pole wrąbali, to się nadal chyba nic się nie stało.
Wiecie co? Ja teraz sobie pojadę zrobić tutaj poprzeczek, nie? Ja się tak naokoło podjadę sobie trochę. A wiem, że trochę to nie będzie fajnie wyglądać, ale... Ale no muszę to zrobić, bo tu takie trochę krzaki pola nierówne i wiecie, nie? Dobra, więc sobie tak podjadę, nie? Okej. Ale się przemyślałem czasy, jak robiłeś i stęćmiwałeś Grimmiego Wrona? No, były te czasy. Było kiedyś tak. Trochę tutaj przesiejemy sobie. Okej, złapiemy ten omijak. No, tak chyba można by wrało zasiać, nie? No tak, czemu nie? To się tak sieciarnie, mam taki dosyć spory rozstaw, więc tam nawet jak się lekko różnią te łodygi, to można lekko złapać, nie? A czemu to nie złapało mi? Na tym? A, to dobra, nie muszę tak też ten. Nie muszę ten też kłopać, nie? Dobra. O, pani, chodź się po skupie. I lecimy, nie? Dzisiaj odcinka ma 21 minut, dokładnie. Plus tam jeszcze taki chyba jakiś lekki początek. Nie, no akurat się z tym polem wyrobiłem, nie? Więc to pole skończymy w tym odcinku, bo myślałem, że się nie wyrobię, ale jednak fajnie, udało się. Dosyć spory mamy ten... Spory mamy ten siewnik, także w miarę to fajnie szybciutko poszło. O. I pasuje. Już sobie tak dojadę. No, jak się przesieje lekko, to też nic się nie stanie za bardzo, nie? Jest tu ktoś, kto, że tak powiem, prowadzenie jedzie na rowerze? W sensie jakiś triki tego typu rzeczy? Tak, kiedyś miałem taką przygodę, że zrobiłem salto na rowerze, nie? No się nie celowo, tylko po prostu wskoczyłem przez betonowy murek taki, nie? Nie zauważyłem, że tam w tych krzakach jest betonowy murek i... Kiedyś takie akrobacje powietrzne zrobiłem, nie? Także... Tyle, nie? Tyle umiem na rowerze. Tyle umiałem. Dobrze, się nie zabiłem w ogóle, ale... No... No właśnie, dzielnicą wiem, że... Nie powinien tego siać po zaoranym, ale jak mówię... no gdzieś tam wyleciało mi to po prostu z głowy. No i tyle, nie? A to jest w sumie śmieszne, bo ludzie mówią, że o, że mówię, że chcę robić w miarę jakąś realną serię z takimi smaczkami realnymi, a na przykład się teraz po tym... Po orce, nie? No ale powiedzmy, że to bardzo mięciutka orka była przeleżana przez zimę czy coś tam, nie? To jeszcze gorzej w sumie, coś się zaklepiło. No to wiecie, o co chodzi. Dobra, więc mamy tutaj zasiane, kukurydza, no i co? Siwami mamy koniec w tym sezonie, na całe szczęście. O, zmieścimy. Więc siwami jest koniec, jedziemy na gospo. I widzimy się pewnie w kolejnym miesiącu, będzie to już chyba maj. Bardzo możliwe, że to już będzie odcinek zbierania dyplomu. W sensie, no, może nie tak, że odbieram dyplom, ale wiecie, że to będzie już ten moment, kiedy będę już miał tego rolnika i będę już mógł sobie gdzieś tam wkładać zafinansowanie, nie? To się ten dokument, a to dofinansowanie. Także kończymy odcinek, dzięki, żeście byli. Koniecznie napiszcie, co sądzicie na temat MTZ, jak wam się podoba. I przypomnę, jeszcze kolor będzie zmieniony na inny, ale no według mnie potwór, monstrum, ogromne bydle. Super rzecz. No i też sieczkarnia w końcu dojechała, nie? Także dzięki za odcinek. Do kolejnych. Trzymajcie się, nie cieszę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dobranoc. Albo na razie. A nie, na Twitcha wpadajcie teraz, bo pewnie stream za chwilę będzie. Od 16. Także cześć. Pa, pa.